Nazywam się Alma Rosé. Przez długi czas mówiono do mnie Almshi. Mała Almshi Rosé. Potem zostałam Almą Rosé Przychoda. A jeszcze później Almą Sarą Rosé. Chociaż rodzice nigdy nie dali mi takiego imienia. Byłam też Almą van Leeuwenboomkamp Rosé. A na koniec znów Almą Rosé. Ale byli też tacy, dla których przez cały czas byłam przede wszystkim Almą Rosenblum. Urodziłam się w 1906 roku, kiedy cały Wiedeń, czyli wtedy świat, świętował 150. rocznicę urodzin Mozarta. Imię dostałam po mojej ukochanej cioci. Jej mąż, onkel Gustaw, powtarzał mi często: pamiętaj, Almshi, nie wystarczy być dobrą skrzypaczką. Dobrych skrzypaczek jest na świecie dużo, za dużo. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz być najlepsza. Przez całe życie starałam się taka być najlepsza. Tak jak on. Dla mnie wujek Gustaw. Dla innych wielki Gustaw Mahler. To wcale nie było łatwe. Przecież wszyscy wiedzieli, że mała Almshi jest siostrzenicą samego Gustawa Mahlera, a mój ojciec, Arnold Rosé, jest od 30 lat koncertmistrzem filharmoników wiedeńskich. Musiałam o tym pamiętać każdego dnia. Bo bardzo łatwo było powiedzieć, ta mała Rosé, no cóż, nawet nieźle, ale widać, że talentu nie można odziedziczyć. Pamiętam swój debiut. Nie ten z Alfredem w Bad Ischl. Wtedy ja i mój brat byliśmy jeszcze dziećmi. Ten prawdziwy. W Filharmonii Wiedeńskiej. Był 16 grudnia 1926 roku. Miałam 20 lat i zjadła mnie trema. Wcale nie dlatego, że na widowni siedział Richard Strauss. Grałam wtedy z papą koncert na dwoje skrzypiec de mol Jana Sebastiana Bacha. Akompaniowali nam filharmonicy. Papa na pewno bardzo chciał mi pomóc. Ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebyśmy grali razem. Bo on grając zapominał o całym świecie. Liczyła się tylko muzyka. Wtedy też o mnie zapomniał. Zapomniał, że to debiut jego własnej córki. Papa chciał być najlepszy. Nie, papa musiał być najlepszy. Po koncercie krytycy napisali, że byłam skrępowana i brakowało mi pewności siebie i że się muszę jeszcze bardzo dużo uczyć. Myślę, że mieli rację. Przez ten koncert Bacha rozpadło się moje małżeństwo. Ale to dopiero później. Najpierw byłam bardzo szczęśliwa. Wasza był Czechem, przystojnym, pewnym siebie, trochę dzikim i bardzo bogatym. Dostałam od niego biały, sportowy kabriolet i dwa psy. Miałam wszystko, o czym tylko mogłabym zamarzyć. Oh mein Gott, jak ja go kochałam. Mówiono o nim nowy Paganini. Występowaliśmy razem jeszcze przed ślubem. Było cudownie. Graliśmy w Wiedniu, w Berlinie, w Paryżu, na Rivierze Francuskiej, w Czechosłowacji, w Polsce. Ale po ślubie coś zaczęło się psuć. Nagle zobaczył we mnie konkurentkę. Chociaż nie, właściwie wcale nie zobaczył, bo Wasza był tak zapatrzony w siebie, że nie widział nikogo innego. Ale uwielbiał czytać recenzje ze swoich koncertów. Zresztą, dlaczego miałby tego nie lubić? Przecież zawsze tak o nim pisano. Wielki Wasza Przychoda. Cudowny Przychoda, boski Wasza.
Aż po jednym z występów we Lwowie, gdzie zagraliśmy ten sam koncert podwójny Bacha, który grałam z papą w Wiedniu, recenzenci napisali, że Alma Rosse była lepsza niż on. Przecież na afiszach było wyraźnie napisane: Wasza przychoda z akompaniamentem Almy Rosse przychody. A tu nagle czyta, że akompaniatorka zagrała lepiej niż sam mistrz. To był ostatni raz, kiedy graliśmy razem. Wyjechałam do rodziców, do Wiednia. 3 lata później byliśmy już po rozwodzie. Wasza znalazł sobie akompaniatorkę, która z nim nie rywalizowała. A ja postanowiłam założyć swoją orkiestrę. Divina Walca Mädeln. Walcujące wiedeńskie dziewczęta. Piękne, młode, utalentowane. Wcale nie było łatwo znaleźć kilkunastu takich dziewcząt. Było dokładnie tak, jak mówił wujek Gustaw. Dobrych skrzypaczek jest bardzo dużo. A potrzebne były najlepsze. Byłyśmy wyjątkowe. Tak wiem, istniały już przedtem kobiece orkiestry. Jedna w Budapeszcie, druga w Berlinie. Ale to my podbiłyśmy Europę. Grałyśmy tak, że na koniec widzowie podrywali się z krzeseł i długo bili brawo. Wyglądałyśmy jak anioły. Błękitne satynowe suknie zaprojektowała sama Ella Bay. Nie mogły być piękniejsze. Drugi zestaw, białe suknie z niebieskim wzorem, stworzyła Gerda Gottstein. Wszystkie kobiety w Wiedniu nam zazdrościły. Miałyśmy jedwabne szale, koronkowe falbany, tiule, treny, piękne fryzury i ozdobione kwiatami kapelusze. No i dekolty. Po naszym pierwszym koncercie krytycy w wiedeńskich gazetach pisali o cudownej muzyce i dekoltach. Więc potem w innych miastach widzowie przychodzili, żeby sprawdzić, ile jest prawdy w tych dekoltach i posłuchać, jak gramy. Nie można oprzeć się cudownemu urokowi walcujących dziewcząt z Wiednia. Zachwycali się recenzenci. Czy widział nas Waszek? Mam nadzieję, że tak. I że poczuł ukłucie w sercu. Grałyśmy Straussa, Chopina, Vivaldiego, fragmenty operetek. Tego chciała nasza publiczność. Skład się zmieniał. Zawsze była pianistka, jedna lub dwie harfistki, śpiewaczki. Reszta to były skrzypaczki. Podczas każdego koncertu grałam też solo. W Czechach Dworzaka, w Polsce Wieniawskiego, na przykład Obertasa. Ale nigdy nie zagrałam koncertu podwójnego Bacha. Miałam złe wspomnienia.
14 marca 1938 roku zostałam Żydówką. To znaczy, oczywiście, wcześniej też byłam. Przecież Rosé to tylko pseudonim artystyczny papy. Kiedy debiutował, nazywał się Arnold Rosenblum. Ale szybko zrozumiał, że jako Rosenblum nie zrobi wielkiej kariery. A potem przez 50 lat nikt o tym naszym prawdziwym nazwisku nie pamiętał. Aż 12 marca Austria stała się częścią III Rzeszy, w której obowiązywała ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci. Dwa dni później papę odesłano na emeryturę. A mnie, jak każdej kobiecie pochodzenia żydowskiego, dodano drugie imię – Sara. 3 miesiące później Izba Kultury III Rzeszy w ramach dejudaizacji muzyki niemieckiej rozwiązała moją orkiestrę. Mój papa protestant, mój brat katolik i ja, ochrzczona razem z nim w 1933 roku, zostaliśmy uznani za wyznawców judaizmu. Musieliśmy żyć z oszczędności. W marcu 1939 roku udało mi się wyjechać do Anglii. Próbowaliśmy nawet razem z papą koncertować, ale okazało się, że nie mam pozwolenia na pracę w Anglii. A przecież chciałam tylko grać. Postanowiłam wrócić na kontynent. Nie do Austrii, tam nie miałam czego szukać. Do Holandii. Dostałam angażement w luksusowym Grand Hotelu Central w Hadze i mogłam znowu występować. Grałam sonatę G-dur Brahmsa, sonatę skrzypcową Cezara Franka, romans F-dur Beethovena. Byłam szczęśliwa. Nie myślałam o powrocie do Anglii, zresztą po co? We wrześniu zaczął się konflikt w Polsce. Anglia szybko wypowiedziała III Rzeszy wojnę. To przestał być bezpieczny kraj. A Holandia podczas poprzedniej wielkiej wojny była neutralna, więc byłam pewna, że nic mi nie grozi. W dodatku przyjechał do mnie z Austrii Heini. Nie mówiłam wam o Heinim? Zaczęliśmy się spotykać po tym, jak rozstałam się z waszą.
Był o 7 lat młodszy, ale to nie miało żadnego znaczenia. Byliśmy szczęśliwi. W 1940 dogoniła mnie wojna. W maju Hitler napadł na Holandię. Wojna trwała 5 dni. Nikt nawet nie zapytał Holandię o neutralność. Anglia była przede mną zamknięta. Emigracja do Stanów okazała się niemożliwa, a niemieckie władze okupacyjne zabroniły Żydom koncertować. Mimo to grałam. To były tajne Hausabende, wieczorki domowe. To cud, że przez ponad rok nikt mnie nie wydał. Muzyka była wtedy dla mnie jak lekarstwo. Tylko Heiniego już przy mnie nie było. Wrócił do Austrii. Moi przyjaciele w Holandii zaaranżowali dla mnie małżeństwo. Konstant nie był Żydem, więc myśleli, że w ten sposób mnie ochronią. Ślub wzięliśmy w Utrechcie w marcu 1942 roku, w ostatniej chwili, bo od kwietnia mieszane małżeństwa były już zakazane. Nie byłam już Almą Sarą Rosenblum. Byłam Almą van Leuven Boomkamp. Ale to nie pomogło. W sierpniu zostałam po raz pierwszy aresztowana, ale jeszcze wtedy koniemu udało się wyciągnąć mnie z aresztu. Wtedy postanowiłam uciekać przez Francję do Szwajcarii. Bardzo się bałam. Nie chciałam trafić w ręce Niemców. Jeden z przyjaciół dał mi na wszelki wypadek ampułkę z cjankiem. Wszystko dobrze szło, aż do Dijon, gdzie na mnie i mojego towarzysza czekał człowiek z fałszywymi dokumentami. Zapłaciliśmy mu i wsiedliśmy do pociągu jadącego w stronę granicy. Niczego nie podejrzewałam. Wtedy weszli żandarmi, zażądali paszportów, tylko od nas. Nawet na nie nie spojrzeli. Są fałszywe, usłyszałam. Cjanku nie zdążyłam zażyć. Trafiłam na 6 miesięcy do obozu przejściowego w Drancy pod Paryżem. Nikt nie pytał, jak się nazywam. Byłam po prostu Żydówką. W Drancy dostałam też pierwszy raz numer. 18 547. Thank you.
Do Auschwitz przywieźli mnie w lipcu 1943 roku. Znalazłam się na bloku 10, gdzie umieszczano kobiety potrzebne doktorowi Karlowi Klaubergowi do eksperymentów medycznych. Przepraszam, do badań lekarskich. Żydowskie kobiety przed śmiercią miały się jeszcze do czegoś przydać. Testował na nas metody sterylizacji. Dostałam też już nowy numer. 50381. Nie wiem, kto rozpuścił wiadomość, że to ja. Ta słynna Alma Rosé od wiedeńskich walcujących dziewcząt. Ktoś przyniósł instrument i kazał mi zagrać. Ktoś inny powiedział o mnie Marie Mandl. SS Lagerführerin obozu kobiecego w Birkenau. Była 6 lat młodsza ode mnie. Wyglądała jak anioł. Jasna twarz, wokół złote kręcone włosy. Ale w obozie mówiono o niej bestia. Kiedy mogła, zabijała własnoręcznie. Kochała tylko dzieci. A te, które kochała najbardziej, osobiście odprowadzała do komory gazowej. Żeby się nie bały. Kiedy trafiłam do Birkenau, kobieca orkiestra obozowa już istniała. To był kaprys Mandl. Była okrutna i bardzo ambitna. W obozie męskim była orkiestra, więc musiała być także u niej. Bardzo chciała się przypodobać komendantowi Auschwitz, Rudolfowi Hessowi. Nie wiem, może się w nim kochała. Zostałam capo comanda capelli. Ja wolałam nazwę Dirigentin des Mädchen Orchester von Auschwitz. Ale w obozie mówiło się po prostu kapela. Capo des Lager Kapelle Alma Rosé, numer 50381, to ja. Codziennie, godzinę przed świtem, wyznaczone osoby ustawiały przy bramie obozu pulpity dla muzyków. O 8:00 zaczynał się koncert. Grałyśmy dla więźniów wychodzących do pracy. To były głównie marsze. Marsz Rosamunde, marsz Rakoczego Lista, marsz Radeckiego Strausa. Mandl lubiła marszową muzykę, bo wtedy komanda szły równo, łatwiej było liczyć kobiety. Łatwiej też było liczyć trupy, tych, które umarły podczas pracy. Widziałam, jak majtały zwisającymi z wozu rękami, też w rytm muzyki. Bo drugi koncert dawałyśmy, kiedy komanda wracały. Mandl żądała, żeby to, co gramy, było radosne i skoczne. Nawet nie próbowałam sobie wyobrażać, co by było, gdyby nie była zadowolona. Orkiestra grała też, gdy na rampę przyjeżdżały transporty. Wysiadający z wagonów ludzie machali do nas, uśmiechali się. Myśleli, że gramy na ich powitanie, a my nie mogłyśmy żadnym gestem zdradzić, że wiemy, co ich czeka. Obok stali SS-mani z automatami. W rytm naszej muzyki Żydzi z transportów szli prosto do komór gazowych. Żeby żyć, trzeba było ćwiczyć. Dziewczęta musiały to zrozumieć. Kiedy były nieuważne, zdarzało mi się krzyknąć albo rzucić batutą. Widziałam, jaka wściekła była jedna z nich, kiedy kazałam jej wysprzątać cały blok, bo nie przykładała się na próbie. Cały. Podłogę myła na kolanach 6 godzin. Nienawidziła mnie. Ale jak pięknie potem zagrała.
Miałyśmy instrumenty, które odebrano Żydom przywiezionym do obozu. To były dobre instrumenty. Wieźli je ze sobą, bo myśleli, że tam, gdzie jadą, będą mogli jeszcze na nich zagrać. Ale już im nie były potrzebne. W orkiestrze najwięcej było skrzypaczek, były flecistki i dziewczęta grające na mandolinach. Jednej kazałam nauczyć się grać na kontrabasie. No i były bębny. Bez bębnów marsze nie brzmiałyby dobrze. Miałyśmy nawet fortepian. Auschwitz to był bardzo dobrze zaopatrzony obóz. Można w nim było dostać wszystko. Żyłyśmy w luksusowych warunkach. Kilkadziesiąt kobiet miało dla siebie pół baraku. W innych musiało się zmieścić po kilkuset ludzi. Każda z nas miała własne łóżko, większe racje żywnościowe, prawo do dodatkowej kąpieli i zmiany bielizny, niektóre nawet dwa razy w tygodniu. Dlatego chętnych do orkiestry nigdy nie brakowało. Pamiętam tę Polkę. Miała na imię Helena. Powiedziała mi, że skończyła konserwatorium we Lwowie. No i nie była Żydówką. A to się podobało Mandl, bo nie chciała, żeby w orkiestrze grały same Żydówki. Innym razem ktoś powiedział mi, że w transporcie z Breslau przywieziono młodą dziewczynę, która gra na wiolonczeli. Poszłam sprawdzić. To była Anita Lasker. Udało mi się ją wciągnąć do orkiestry. Bardzo potrzebowałam wiolonczelistki. Kazałam jej zagrać koncert D-dur Boccheriniego. Nie miała smyczka w rękach od 2 lat, ale zagrała. Anita spadła mi jak gwiazdka z nieba. W niedzielę były Sonntagskoncerte. Koncerty specjalne, na których nie grałyśmy tylko marszów, grałyśmy dla przyjemności. Oczywiście nie naszej, Niemców. Wzruszali się, kiedy grałyśmy. A na nasze występy przychodził nawet doktor Mengele. Widać było, że kochają muzykę. Mogliby słuchać godzinami. Ale mieli obowiązki. Przecież każdego dnia przyjeżdżały nowe transporty. Więc grałyśmy. Najmodniejsze przed wojną przeboje, polki, fragmenty operetek, uwertury operowe. Niemcy przynosili minuty, które rozpisywałam na instrumenty. Robiłam to w nocy, bo w dzień grałyśmy. Nasz repertuar liczył ponad 200 utworów. Czy myślałam wtedy, jak można grać muzykę Chopina, Brahmsa, Schuberta, Montiego, patrząc na dymiące kominy? Myślałam nieraz. I wiecie co? Można. Thank you.
Kiedyś jedna z dziewcząt grała, patrząc, jak jej brata prowadzą do komory gazowej. Miała przestać grać? Poszłaby za nim i nikt by jej nie pomógł. Czas na płacz był w nocy. Wiem, jak to brzmi. Muzyka w Auschwitz była jak cyklon B. Służyła zabijaniu. Ale ta muzyka ratowała życie. To było tylko nasze życie. Ale ono wcale nie było mniej warte. I dopóki Hess, Mandl, Mengele chcieli nas słuchać, drzwi do komory gazowej były zamknięte. Każdego człowieka, który nosił kamienie w obozie, można było zastąpić, a nas nie. Musiałyśmy tylko czysto zagrać dźwięk cis albo fis. I czy marzenie Schumana przestało być marzeniem tylko dlatego, że wzruszał się nim Józef Mengele? Miałam mu odmówić? Powiedzieć: przepraszam, Herr Hauptsturmführer, ale nie gram dla morderców kobiet i dzieci. A w ogóle to grywam tylko w Filharmonii Wiedeńskiej. Specjalnie dla Mandl nauczyłam dziewczyny grać partię Ciocio San z Madame Butterfly Pucciniego. Kochała ten utwór. Czasem wzywała nas w nocy i kazała grać. Raz zobaczyłam, jak płacze. Może wyobraziła sobie, że jest nieszczęśliwie zakochaną 15-letnią gejszą. Następnego dnia zakatowała więźniarkę na śmierć. Niemcy w obozie mówili do mnie: pani Almo. Nawet SS-mani. Pozwolili mi zachować mój piękny beżowy płaszcz z wielbłądziego flauszu.
Kiedy go wkładałam, byłam znów przez chwilę tamtą Almą z Wiednia. Widziałam wtedy nienawiść w oczach Mandl. Myślę, że chciała zerwać ze mnie ten płaszcz. Ale nie mogła. Bała się komendanta. Za to podczas występów kazała mi wkładać obozowy uniform. Pasiak z gwiazdą Dawida i niebieską chustę. Wtedy każda z nas była na swoim miejscu. Ona, Maria Mandl, SS Lagerführerin i ja, Alma Rosse, Gefangene Nummer 50381. Inne SS-manki zapraszały mnie czasem do siebie. Ona nigdy. Chciały porozmawiać o Wiedniu, posłuchać plotek o artystach. Szykowały jakiś poczęstunek. Udawały, że nie jestem tym, kim jestem, bo inaczej nie mogłybyśmy przecież siedzieć razem przy jednym stole. Po jednym z takich spotkań trafiłam do szpitala. Zmarłam w 1944 roku, 4 kwietnia albo 5, przecież to nie ma żadnego znaczenia. W obozie szeptano, że ktoś musiał mnie otruć, ale nie wiem po co. Położono mnie przy baraku, na kilku zestawionych stołkach, przykrytych prześcieradłem. Każdy mógł do mnie podejść. Przyszły dziewczęta z orkiestry, nawet paru SS-manów. Nie wiem, czy Maria Mandl też była. Może szukała już kogoś na moje miejsce, przecież orkiestra musiała istnieć. Moje ciało spalono razem z innymi. Nazywałam się Alma Rosse. Kochałam muzykę.